Ściana diabła, niedźwiedzia ścieżka, szczyty Szumawy, do tego liczne pałace, zamki i zabytki techniki. To mogą być elementy planu niejednej wycieczki do naszych południowych sąsiadów. Dokładnie rejon Czech Południowych promowano dziś w Katowicach. U nas jest 55 tysięcy zabytków, które warto zobaczyć. Są to zarówno zamki, pałace, muzea, skanseny. Większość z nich nie było zniszczonych podczas II wojny światowej. Co bym zaproponowała w programie, jeśli jeszcze nie byliście u nas, to z pewnością przyjedźcie do czeskiego Krumlowa. Jest to średniowieczne miasto z dużym kompleksem zamkowym, drugim co do wielkości w Czechach miasto UNESCO, z atmosferą, z małymi uliczkami romantycznymi. Trzeba to na pewno zobaczyć, jak się jest w Czechach Południowych. Polacy bardzo lubią jeździć do Czech. Lubimy Pragę, lubimy piwko czeskie, lubimy krecika czeskiego, lubimy sztukę czeską. Myślę, że te układy nasze sąsiedzkie i powiedzmy takie turystyczno-kulturalne są w jak najlepszym porządku. Bo blisko, bo fajnie, bo nie jest tak drogo, bo nie ma bariery językowej. No i bo biura podróży organizują dużo imprez do Czech.